Ja myślę, że ten rok, jak notabene i każdy przedtem, był bardzo pracowity. Dla polskiej oświaty to był taki rok niczym się nie wyróżniający. No, oprócz tego, że kilka szkół zdobyło jeszcze miano gimnazjum i nie wiem, czy to chwalić, czy to ganić. Natomiast no, te rankingi, które są dostępne na Litwie, pokazują, że polskie szkolnictwo utrzymuje ten posiadany poziom. No, chciałoby się, żeby byłoby lepiej. Bardzo czekamy właśnie na to, że zawód nauczyciela stanie się prestiżowym, bo ten okres, kiedy już nazwany 25 rok, prawda, to zbliża się, no nic ku temu się nie robi i takie słabe nadzieje, że ten zawód nauczyciela będzie prestiżowy, ale jednak mamy nadzieję, że przynajmniej małymi kroczkami władze będą myślały o tym, jak ten zawód zrobić prestiżowym, dlatego że stoimy na granicy tego, że zaraz zacznie brakować nauczycieli, a roboty jeszcze za wcześnie wprowadzać do szkoły. I właśnie takie nadzieje, że nam się polepszy, że będą podręczniki, że będą większe wypłaty, to ja nie mam takich optymistycznych nadziei, ale mam nadzieję, że przynajmniej będzie taki, jak z podręcznikami do języka polskiego, był taki zrobiony w tym roku krok, że jednak te podręczniki można sprowadzić z Polski. To był taki jeden krok. To po prostu trzeba szukać tych możliwych rozwiązań i mieć nadzieję, że takie rozwiązania są i się pojawią. No, chciałbym wszystkim złożyć życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i tak zastanowić się, czy ten nowonarodzony nie zaprasza nas spojrzeć w głąb siebie, żeby tam znaleźć to być może dziecko, ale może tam w głębi nas jest ten lepszy. W każdym z nas jest lepszy niż ten, który jest na zewnątrz i trzeba go poszukać teraz i życzę, żebyśmy znaleźli, żebyśmy zastanowili się nad tym, że ten spokój, uśmiech i szczęście dookoła może zależy też od nas, od naszego uśmiechu, od naszego dobrego słowa, od takiego serdecznego przytulenia i próbować po prostu być szczęśliwym i dzielić się z tym szczęściem, bo to jedyna rzecz, która przy dzieleniu się mnoży. Wszystkiego najlepszego.